Panie Marszałku, Wysoka Izbo, skoro poprawiamy ustawę o systemie oświaty, to jeszcze jedna poprawka też dotycząca szkół niepublicznych. Zdarza się, że samorządy likwidują niestety szkoły na swoim terenie i czasami te placówki przejmowane są potem przez fundacje, stowarzyszenie, organizacje, które prowadzą tam dalej szkołę niepubliczną. Taka nowo powstała szkoła niepubliczna nie może jednak w pierwszym roku swojego funkcjonowania korzystać z subwencji oświatowej, ponieważ zgodnie z zapisami ustawy musiałaby 30 września poprzedniego roku zgłosić informację o planowanej liczbie uczniów, a najczęściej nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ rodzice często w trybie awaryjnym poszukują możliwości dalszego prowadzenia szkoły i w szybkim tempie szukają fundacji, która by taką szkołę poprowadziła. Dlatego też zaproponowaliśmy poprawkę, która eliminuje ten mankament, umożliwia tym nowo powstającym szkołom na miejsce dotychczasowych szkół publicznych zgłaszanie informacji o planowanej liczbie uczniów na 30 dzień przed rozpoczęciem pierwszego roku funkcjonowania tejże placówki. A ponieważ w tym roku mogłyby te szkoły nie zdążyć, proponujemy w przepisach przejściowych, aby tym terminem w roku bieżącym był 30 września 2012 roku. I taką poprawkę w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przekazuję panu marszałkowi.